Atletyk do zmywarek All in One Ludwik. Na program zaprasza sponsor OSM Włoszczowa, producent serów bez konserwantów. Dzień dobry, Elżbieta Szynkowska, witam bardzo serdecznie i zapraszam na program Angelus. Witamy i widzów Polsat News, i słuchaczy Radia Warszawa. A rozmowa Radia Warszawa w drugiej części tradycyjnie naszego programu poprowadzi ją Piotr Otrębski, a w studiu Polsat News ksiądz dr Grzegorz Kurt, rzecznik warszawskich pallotynów. Dzień dobry, szczęść Boże i serdeczne gratulacje proszę księdza z okazji tego wydarzenia bardzo ważnego i tytułu doktorskiego, który ksiądz zdobył. Dziękuję bardzo. Dzisiaj pierwsza informacja jest taka, że mamy w Polsce 19 już dzień papieski. Hasłem jest Wstańcie, chodźmy. Więcej na ten temat będzie właśnie w rozmowie Radia Warszawa. Ksiądz ma tutaj też z tej okazji oficjalny znaczek, który jest rozdawany dzisiaj w kościołach. Każdy, kto chce, może wesprzeć tą piękną inicjatywę, która jest nakierowana na osoby młode, zdolne, które oczekują na pewne stypendia, na wsparcie finansowe, które pomoże im studiować czy kontynuować naukę. Jest to piękny, taki żywy pomnik, nazywamy Jana Pawła II, ponieważ w nich zasiewamy to ziarno jego nauczania, tej papieskiej troski o młodych. Natomiast w Watykanie dzisiaj ważne uroczystości. Pierwsza kanonizacja w tym roku. Papież już ogłosił jakiś czas temu 5 nowych świętych. Pochodzą oni z Anglii, Brazylii, Indii, Włoch, Szwajcarii. Jest to 1 mężczyzna i 4 kobiety. Wszyscy żyli w XIX i w XX wieku. Tak, myślę, że najbardziej znany z tej piątki kanonizowanych to jest oczywiście kardynał John Henry Newman, który jest konwertytą anglikańskim, czyli przeszedł z anglikanizmu na katolicyzm. Szczególnie jakoś może jest mi bliski, ponieważ on zeznawał również w procesie kanonizacyjnym mojego założyciela, świętego Wincentego Pallottiego. Poznali się bardzo blisko, bo Newman przebywał w Rzymie. Znany go z wielu cytatów, bonmotów, takich pięknych wypowiedzi dotyczących szczególnie dogmatów i tej rozwoju nauki Kościoła, rozwoju dogmatów. Także Henry Newman, myślę, jest najbardziej znany pośród tych kanonizowanych, ale również ta czwórka, pozostała czwórka kobiet konsekrowanych, przyrodzają sobie informację pewne nawet, siostra Dulcea, która zmarła, spotkała się jeszcze z Janem Pawłem II, Brazylijka, która założyła ogromne dzieło charytatywne, które jest jednym z najważniejszych właściwie w Brazylii w tej chwili, jednym z największych w Brazylii. Także to też bardzo ważne, żeby zapoznać się z tymi osobami, ponieważ one nam pokazują pewne spektrum Kościoła, pokazują nam, czym Kościół żyje. Ta osoba, ta siostra Dulcea, była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla w 1988 roku. Także rzeczywiście są to osoby niezwykłe. Siostra Józefina Wanni, Rzymianka, która założyła taką żeńską gałąź zgromadzenia kamilianów, opiekujących się osobami chorymi, też miała swoje trudności z założeniem swojego zgromadzenia, ponieważ w Rzymie w tym czasie powstawało co już wiele różnych zgromadzeń, ale przetrwała te wszystkie trudności, te próby i założyła piękne zgromadzenie, które się dobrze rozwija. Siostra Maria Teresa Hiramel, która urodziła się w Indiach, ona jest często porównywana do świętej matki Teresy z Kalkuty. Właściwie jej działania, ona poprzedzała właściwie siostrę, matkę Teresę z Kalkuty, jej działania są bardzo podobne do tych, które podejmowała nam dobrze znana matka Teresa z Kalkuty. Opieka nad chorymi, opieka nad tymi opuszczonymi, którzy są najbardziej, najdalej i na marginesie życia. I ostatnia... To są pewne punkty wspólne z tym, co w czasie swojego pontyfikatu głosi papież, tak, i co podkreśla. Jest to troska o ubogich, troska o tych, którzy są gdzieś na marginesie, którzy potrzebują na marginesie takiego życia ziemskiego, a i potrzebują naszego wsparcia, ponieważ w ich obliczu objawia się Chrystus. I tylko wspomnę o tej ostatniej świętej Szwajcarce, Małgorzata Bajs, która jako świecka osoba była krawcową i tą swoją pracą wspomagała również ubogich. Taki wątek jest bardzo ciekawy, tych, którzy jej dokuczali za życia, była to między innymi jej bratowa. I siostra, właśnie ta pani Bajs została uzdrowiona
z nowotworu jelita, bodajże, dokładnie tego dnia, kiedy został ogłoszony dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. To są właśnie te piękne postaci, krótko możemy je przedstawić, ale warto o nich poczytać, warto o nich się więcej dowiedzieć, ponieważ one też opowiadają dzieje Kościoła i pokazują, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka, nieraz bardzo w prostych sprawach, w zwyczajnych, takich szalocodziennych. Uroczystości kanonizacyjne trwają. Przenosimy się już teraz na plac świętego Piotra, bo tam papież Franciszek zaczął właśnie przemawiać. Dziękuję braciom kardynałom i biskupom, a także kapłanom, zakonnicom i zakonnikom pochodzącym z różnych części świata. Szczególnie z tym, którzy przynależą do rodzin duchowych nowych świętych. Z szacunkiem zwracam się do wszystkich wiernych świeckich. Z szacunkiem zwracam się do delegacji oficjalnych różnych krajów, w szczególności do prezydenta Republiki Włoskiej i księcia Walii. Istotnie ci święci, dzięki swemu świadectwu ewangelicznemu, przyczynili się do rozwoju duchowego i społecznego w swoich krajach. Moje pozdrowienie kieruję do Was wszystkich, drodzy pielgrzymi, szczególnie do Anglikanów, którzy są tutaj obecni, i Ty również dla Ciebie, nowy biskupie, przybyły tutaj do Rzymu. Pozdrawiam Was wszystkich pielgrzymów, a także tych, którzy śledzili tę mszę świętą za pośrednictwem radia i telewizji. W szczególności pozdrawiam wiernych w Polsce, którzy obchodzą dziś Dzień Papieski. Dziękuję im za modlitwy i nieustanną miłość. Moja myśl znów biegnie na Bliski Wschód, zwłaszcza umiłowanej i udręczonej Syrii, skąd ponownie docierają dramatyczne wiadomości o losach mieszkańców północno-wschodniej części kraju, zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu działań zbrojnych. Pośród tej ludności jest także wiele rodzin chrześcijańskich. Ponawiam apel do wszystkich zaangażowanych stron oraz wspólnot międzynarodowej o szczere zaangażowanie ze szczerością, z przejrzystością na drodze dialogu w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Wraz ze wszystkimi członkami Synodu Biskupów dla regionu Amazonii, zwłaszcza pochodzącymi z Ekwadoru, z niepokojem śledzę wydarzenia ostatnich tygodni w tym kraju. Powierzam po wspólnej modlitwie i wstawiennictwu nowych świętych i łączę się w bólu z powodu zmarłych i rannych. Zachęcam do poszukiwania pokoju społecznego ze szczególnym uwzględnieniem najbardziej narażonych grup, ludzi biednych, ludności oraz praw człowieka. A teraz zwróćmy się do Dziewicy Maryi, która jest wzorem ewangelicznej doskonałości, aby pomagała nam dążyć za przykładem nowych świętych. Anioł Pański zwiastował